Jesteśmy po Dakarze, myślę, że na pewno zakończone sukcesem. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze na mecie, ale zajęliśmy pierwsze miejsce. Wygraliśmy Dakar, na pewno jedno z moich największych życiowych marzeń. Myślę, że na pewno nie tylko ja wygrałem Dakar, ale myślę, że wygraliśmy Dakar jako rodzina, bo dwa dni temu podjęliśmy bardzo ważną decyzję, żebym to ja poszedł i atakował pierwsze miejsce. Miałem najmniej czasu do lidera, więc chłopaki zostali za mną, wspierali mnie szczęściami, a ja po prostu szłem pełnym gazem. No i myślę, że było duże ryzyko, ale w końcu się udało i przywozimy Beduina do Polski. Myślę, że uczucie, które jest ze mną w wygraniu w debiucie, jest niemożliwe. Myślę, że to wielki zaszczyt, szczególnie wygrać tak duży i tak długi rajd. Też rajd z historią, bo był on w rodzinie już bardzo dużo lat. Tak naprawdę był marzeniem całej naszej rodziny. I myślę, że jak mogłem to zrobić w debiucie, na pewno na to nie liczyłem, ale cieszę się, że mogłem to zrobić od razu. No i myślę, że teraz otwiera się dużo większa historia. Myślę, że osiągnąć zostało jeszcze długo. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Na pewno postaram się, żeby była jak najlepsza, ale myślę, że to nie jest koniec Dakaru, ale początek wielkiej dakarowej historii. Mam nadzieję, że dam z siebie wszystko, żeby trwała jak najdłużej. Pierwszy i ostatni odcinek na pewno dużo się od siebie różniły. Pierwszy odcinek szliśmy bardzo strategicznie, żeby zobaczyć, jakie jest tempo na Dakarze. Maverick też miał bardzo dużo części na sobie. I tak nie obeszło się bez przygód, bo pierwszy odcinek myślę, że był dużo cięższy od ostatniego. Było dużo bardziej technicznie, dużo więcej kamieni. A ostatni odcinek było wyciągnięcie wszystkich części, wszystkiego, co mieliśmy w kanamie. Tak naprawdę pustym, tylko co mamy ze sobą. Szliśmy i odcinek był bardzo szybki. Bardzo dużo się różniły. Myślę, że przygotowania do rajdu trwały dużo dłużej niż mogę pamiętać, odkąd pamiętam. Rajd Dakar był dla mnie marzeniem. Przygotowania tak naprawdę bardzo intensywne zaczęły się 3 lata temu, gdzie chłopaki już mogli wystartować. Ja jeszcze nie, próbowaliśmy to zorganizować, niestety udało się dopiero teraz, z czego jestem zadowolony, że udało się, jak miałem jeszcze 18 lat i byłem najmłodszym zawodnikiem, ale było to na pewno przygotowanie jeżdżenia, wszystkie treningi przed rajdami, które ja już od 3 lat robiłem z chłopakami. Ale też przygotowanie fizyczne, mentalne, dużo treningu, bo to było naprawdę przydatne i myślę, że bez tego ciężko by było dokonać takiego wyniku, bo naprawdę dobrze ten rajd na mnie zadziałał. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.